Marek Dłużyński, witam Państwa. To jest Wielkopolska Warta Poznania. Dzisiaj w programie będzie sporo o wydarzeniach, które już się odbywają, które już trwają, które jeszcze przed nami i które część z nich zaplanowana jest nawet na cały rok, ale na początek dni judaizmu, 26 już dni judaizmu także w Poznaniu, a moim gościem jest Alicja Kobus, przewodnicząca gminy wyznaniowej żydowskiej w Poznaniu. Witam, dzień dobry. Miło mi, witam. 26 dzień judaizmu, chociaż w Poznaniu oczywiście to są już dni judaizmu od lat, to się, te wydarzenia rozciągają się na kilka dni, część z nich już trwa, już część z tych wydarzeń się już odbyła. Tak. Natomiast ja chciałbym zapytać na początku ogólnie, to są takie dni w Pani też ocenie, w Pani odbiorze trochę festiwalu kultury żydowskiej? Można to tak odbierać? Można to tak interpretować, ale ja myślę, że Poznań jest wyjątkowym w tych swoich obchodach dni judaizmu. To jest jak misja od Boga. Bo 26 to już mówimy o czymś niewyobrażalnym, tyle lat. Moja gmina liczy sobie 24 lata, którą odtworzyłam w Poznaniu, a tutaj mamy 20. To wyprzedziły, jak gdyby moją gminę wyprzedziły te niezwykłe dni judaizmu. Mhm. Każdy z tych punktów tego programu, w ogóle zawdzięczamy ten program księdzu doktorowi Jerzemu Sztancowi, za co mu bardzo, bardzo dziękuję, i wielu, wielu innym osobom, które zaangażowały się w to dzieło, jak co roku. I wiem na pewno, że nasza wspólna współpraca, łącznie oczywiście przy akceptacji jego ekscelencji księdza arcybiskupa Gądeckiego, ma swój wymiar nie tylko poznański, ale już światowy. To, co się dzieje w Poznaniu, obserwowane jest na całym świecie i mamy z tego powodu, możemy być bardzo dumni, wiedząc, co tutaj Poznań, który był taki mało przychylny społeczności żydowskiej, były momenty bardzo trudne, ale teraz jestem bardzo wdzięczna osobom, organizacjom, które się włączają. I to są naprawdę teatry muzyczne, teatr nowy, aktorzy wspaniali. Nabożeństwo biblijne jest przejście Pana, dzisiaj wychodzicie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Chcę powiedzieć, menora dialogu, którą co roku jest przyznawana przez Stowarzyszenie Coexis i Fundację Signum. Jest to bardzo, bardzo piękna menora, która w tym roku pana profesora Stanisława Krajewskiego i Monikę, jego małżonkę. No właśnie, to chciałem zapytać, że to trochę w późniejszej części naszej rozmowy, ale Pani już ten temat wywołała, to jak pani też ocenia ten wybór właśnie, jeżeli chodzi o tegorocznych laureatów tej nagrody? Przede wszystkim znam państwa Krajewskich. Są dla mnie bardzo, w ogóle są wspaniałymi ludźmi i życzliwymi. Przy tym mają tyle wiedzy, tyle taktu. Monika przepiękne wycinanki robi, a profesor angażuje się we wiele cudownych spraw, które naprawdę mogą tylko budować nasze relacje między chrześcijanami a Żydami. To jest bardzo budujące i mówię, i bardzo słusznie mu się należy taka piękna. Te dni judaizmu każdorazowo, każdorocznie, to jest też okazja, żeby tych śladów historycznych obecności, historycznej obecności Żydów w Poznaniu poszukać. A jak to wygląda dzisiaj? Jak duża jest gmina? To jest gmina, taka wspólnota, która się rozwija, która się kurczy. Jak to wygląda też tak demograficznie? Gmina żydowska tak naprawdę społecznościowo, to co ja mogę powiedzieć? Przed wojną Poznań liczył 5000 wiernych. Synagoga Basen, która jest tym nieszczęściem naszym i ciężarem na plecach, w rzeczywistości była wybudowana na 1200 wiernych. Dzisiaj gmina żydowska liczy do 50 osób
i co rusz zwiększają nam się osoby, zgłaszają się osoby do gminy, ale po prostu ta gmina, którą stworzyłam, to nie miała na celu tylko zgarnięcie osób, które wokół się zgromadziły, bo już części tych osób nie ma na tej ziemi, bo po prostu zdążyły umrzeć, ale po prostu to ma być dom dla Żydów z całego świata. 16 przyjeżdżają bardzo pobożni Żydzi z Izraela, ale w marcu mają przyjechać z południowej Ameryki. Grupa 36 osób właśnie proszą mnie, czy gmina żydowska ich przyjmie. Bo tutaj mamy to niezwykłe miejsce rabina Akiva Egera, wielki nasz talmudysta, myśliciel, filozof, wielka postać. Eger, który uratował Poznań. Dzisiaj byśmy zapewne tutaj tak swobodnie nie rozmawiali, gdyby nie Akiva Eger, który przed cholerą, zarazą, która dziesiątkowała chrześcijan, pomógł, jak poprosili go Prusacy, żeby ta choroba zniknęła. I właśnie Akiva Eger przy Głogowskiej jest tym naszym niezwykłą postacią, która ja pracowałam nad tym grobem przy pomocy rabinów Europy, Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie przez 6 lat długich. To jest taka postać, która przyciąga rzeczywiście Żydów z całego świata. Przyciąga, przylatują ze Stanów Zjednoczonych, z różnych stron, wychodzą z samolotu, samochody już na nich czekają, obojętnie czy to noc, czy dzień, i mają ode mnie kody. I po prostu przychodzą, wchodzą i się modlą. No dzisiaj, bo wczoraj była przepiękna modlitwa nad grobem rabina Akivy Egera. Była modlitwa nie tylko moja, psalm 23 przepiękny, ale także naszych młodszych braci w wierze. Mówię o duchownych kościołów innych. Czy te relacje, ten dialog, który także w Poznaniu się toczy, on jest jakoś ułatwiany przez to, że też te relacje są takie bardziej osobiste? Państwo się już znają od lat, funkcjonują, więc na ile te relacje osobiste mają też wpływ na to i na ile przekładają się na te kwestie bardziej formalne? Ja uważam, że relacje osobiste są najpiękniejsze, jakie mogą być, bo przez te relacje się ubogacamy. Przez te relacje wymyślamy historię nie z tej ziemi, co by normalny człowiek z ulicy tego nie wymyślił, bo po prostu, gdy kończymy jedno, już myślimy nad programem następnego roku. Mhm. I w rzeczywistości, tak jak się pan na początku zapytał o festiwalu, festiwal jest piękny, jak najbardziej, ale tutaj w tym programie mamy taką różnorodność pięknych spraw. Mamy i modlitwy, i nabożeństwo piękne na Świętym Wojciechu, na które serdecznie zapraszamy 17 stycznia o godzinie 19 we wtorek. Mamy 18 stycznia Nagrodę Menora Dialogów wręczaną. I to wszystko, koncert kameralny przepiękny piosenki żydowskiej. I dziewczyna, która wyszła za mąż za Izraelczyka, mieszka w Jerozolimie, i prosiła mnie, czy ja bym pomogła jej tutaj zaśpiewać. I rzeczywiście z księdzem Trancem uzgodniliśmy, że też będzie miała koncert, bo koncertuje już na całym świecie. A dlaczego nie ma skorzystać z tego Poznań? Także jestem bardzo wdzięczna władzom miasta Poznania za pomoc, którą udzielają, bo zawsze, ja myślę, że wszystkie władze, które się włączają, ubogacają nasz program. To jeszcze o tej kulturze, na koniec już naszej rozmowy. Chciałbym zapytać, bardziej dziedzictwo historyczne, czy jednak wciąż taka kultura żyjąca, rozwijająca się? I jedno i drugie. Ja uważam, że historia... Nie możemy zapomnieć to, co było, bo nie da się zapomnieć. Przeżywamy to w dwójnasób, jeśli w takich programach znajdują się te cuda. Ale rozwijający się cykl programów, dla mnie bardzo ważnym jest edukacja. Edukacja, jeszcze raz edukacja. I dlatego bardzo chętnie włączam w to młodzież, szkoły.
bardzo dużo gmina pracuje na rzecz właśnie programów, które rozjaśniają, budują. Mamy jeszcze sobie dużo do powiedzenia. Alicja Kobus, przewodnicząca gminy wyznaniowej żydowskiej w Poznaniu, o dniu, a w zasadzie dniach, bo tak to w Poznaniu wygląda, że to są dni judaizmu 26, które trwają, odbywają się, część wydarzeń już za nami, część jeszcze wciąż w programie dostępnych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Za tę rozmowę. Ja bardzo dziękuję telewizji za to, że możemy o naszym programie tutaj przedstawić i wzbogacić nasze dobre rodzeństwo, jakim jesteście. No. Mówiliśmy o wydarzeniach, które się odbywają no niemal równolegle do naszej